Szanowni Państwo, witam na króciutkim briefingu prasowym posła Ireneusza Rasia, który chciałby się z Państwem podzielić nowymi informacjami w kilku sprawach odnośnie obwodnicy Bolesławia i spraw bieżących. Bardzo proszę, Panie Pośle. Dziękuję serdecznie. Jestem tutaj po raz kolejny. Jedną z tych spraw, którą prowadzimy, którą chcemy skontrolować, to jest bulwersująca sprawa obwodnicy Bolesławia. Jak Państwo wiecie, zapowiedziałem, że wystąpię do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę tej inwestycji, która pochłonęła prawie 10 milionów ze środków publicznych. Jaki efekt jest, widzimy. Musimy się dowiedzieć, kto zawinił. A w świetle informacji kopalni, która odpowiedziała na zarzuty ze strony starostwa, że informowała inwestora, informowała pana starostę i jego urzędników o tym, że w tym miejscu tej obwodnicy budować nie powinni. To jeszcze mocniej podkreślamy to, że ta kontrola jest jakby potrzebna, bo wiemy, że te pieniądze zostały już stracone w dużej mierze raz na zawsze. Pan prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, przyjął do planu pracy w najbliższym czasie tą kontrolę, będzie informował o szczegółach, będzie to realizowała delegatura w Krakowie, nasza lokalna, mam nadzieję, że jak najszybciej. Natomiast puentując tą sprawę, o której mówimy i to, co Państwa bulwersuje od kilku miesięcy, że starosta też zdarzyło mu się głosowanie na dwie ręce, co jest przestępstwem, uważam, że te dwie sprawy dyskwalifikują pana starostę. I dlatego wzywam pana posła Jacka Osucha, który jest jakby wychowawcą pana starostę, i pana wojewodę Kmitę, który jest jakby jego bratem w rozwoju politycznym, o to, żeby wycofali się z popierania pana starosty, ponieważ tylko tak rozumiem przyjęcie absolutorium, wotum zaufania dla pana starosty w ostatnim czasie, że właśnie tych dwóch lokalnych polityków wspierało do końca to, aby on to absolutorium, aby on to wotum zaufania otrzymał. Są w polityce rzeczy pryncypialne i trzeba się tego trzymać. Pewne granice zostały przekroczone. Jeśli pan Osuch i pan wojewoda Kmita nie wycofają poparcia publicznie panu staroście, no to będzie to pokazywało, że ani tu prawo, ani sprawiedliwość. Dziękujemy serdecznie panu posłowi za te kilka słów informacji bieżących. Również będziemy informować w następnych naszych materiałach o kolejnych interwencjach pana posła na ziemi olkuskiej i zachęcamy do śledzenia. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.